16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbył się 20. konkurs regionalny potraw i wypieków na zapusty i Wielkanoc. Dorty, kołocze, krepliki i insze placki. Trzyosobowe jury w składzie Urszula z Wardoń, Dariusz Cieśla i Małgorzata Gus nie miało łatwego zadania. Na co to jury będzie zwracało szczególną uwagę? Na potrawy, które są zgodne z tradycją tutaj właśnie Śląska Cieszyńskiego, to mogą być tradycyjne potrawy w nowym wydaniu, ale trzeba zachować tą właśnie tradycyjność, te stare receptury, te wygrzebane gdzieś tam w tych szpargałach, w tych zeszytach babci czy mamy, więc to warto kultywować i na to trzeba zwracać uwagę, żeby ta tradycja nie zaginęła. Konkurs reprezentuje naprawdę wysoki poziom, panie się bardzo starają, co roku nas czymś zaskakują, zarówno w wyglądzie tych stołów, w koszykach wielkanocnych, ale też potrawami, które wydawałoby się, że wszyscy znamy od lat, a jednak są albo w jakiś nowy sposób podane, albo z jakąś nową przyprawą, albo nie wiem, w specyficzny sposób podane. To sprawia, że no, ta tradycja kulinarna żyje. Widać, że to się właśnie dzieje na naszych oczach, że to ma sens. Kulinarnie to przede wszystkim, ale też wizualnie, to też jest ważne. Tak, bo przede wszystkim jemy oczami. Pierwsze co, to jemy oczami i to musi zachęcać. Ja jak weszłam dzisiaj tutaj na salę, to od razu poczułam się głodna, jak zobaczyłam niektóre potrawy, które właśnie przepięknie wyglądają i myślę, że będą bardzo smaczne. Nie mogę się doczekać właśnie skosztowania tych potraw. Do konkursu zgłosiło się 6 organizacji, w tym jedna szkoła. Pani nam opowie, co tu fajnego w tym roku panie przygotowały, kończyce małe co przygotowały? Przygotowały pasztety, taki tort słony z pastami, taką rolatkę z szynką, murzyna tradycyjnie, babkę z chałwą, babkę z brzoskwiniami, pączki, tort, to jest tort buraczkowy, mazurek kokosowo-orzechowy, rolada z dyni, z szpinakowa i z dyni, no i sernik. Dużo nowości, rozumiem. Tak, i rolatów też nie było, raczej wszystko. Czyli panie się tak starają, żeby co roku było coś nowego? Tak, no bo to, no, dopóki się coś tam wygrzebie w tych starych przepisach. No właśnie, no bo te przepisy kiedyś też się skończą. No tak, tak. Co w tym roku Zebrzydowice przygotowały? W tym roku Zebrzydowice, co jest nowością, to jest chleb, to jest taki tort chlebowy. Coś takiego to jest pierwszy raz, a tak zazwyczaj to tu mamy wszystkie takie same. A wszystkie wypieki to są przez nasze pań zrobione, które się starają. Tu są babka, tu jest sernik Oreo, to też jest pierwszy raz panie zrobiły. Makowiec, tu jest takie makowy z jabłkami, mazurek, koszyk tradycyjnie, tort bakaliowy, bardzo dobry. No i oczywiście pecynek tam na końcu, co zawsze musi być na święta. Czyli macie takie tradycyjne potrawy, które powtarzacie w tym konkursie, ale też wprowadzacie jakieś nowości? Tak, oczywiście. Też panie mają swoje pomysły, to według tego też coś sikę robimy. Jakieś to, co one wymyślą, jakieś nowe produkty, nowe ciasta, nowe jakieś tam sałatki albo coś, nie? Także staramy się. Wraz z koleżankami przyjechałyśmy z Krzeszowic, z gminy Krzeszowice, z miejscowości Rudno. Przyjechałyśmy z kilkoma potrawami. Baba drożdżowa szafranowa, paszteciki z białą kiełbasą oraz chrzanem, zupa kminkowa, mazurek wytrawny z białą kiełbaską i jajkiem oraz na słodko mazurek jaglany z dziką różą. Panie są pierwszy raz, czy panie już tu były? Nie, jesteśmy już trzeci raz i uwielbiamy tutaj przyjeżdżać. Z tego względu właśnie, że możemy poznać trochę inną tradycję kulinarną, która inaczej wygląda niż u nas.
A poza tym, no, atmosfera i mamy też ciekawe znajomości tutaj dzięki tym przyjazdom, także no, uwielbiamy tutaj przyjeżdżać faktycznie co roku. I co w tym roku kaczyce z Kaczyc przygotowały? Z nowości, no, mamy ciasto marchewkowe z orzechami włoskimi, na górze są jabłuszka i serek kanapkowy, bardzo dobre, bardzo fajny przepis. To jest coś nowego. Mamy kilka mazurków, bo nasz region nie słynie z mazurków, więc my się uczymy te mazurki dopiero robić i piec. Mamy bardzo dobre. Mamy dużo bab wielkanocnych, dużo serników, chyba z 5 rodzajów. Mazurek karmelowy tam, serniki na zimno. Mamy tradycyjnego pecynka, u nas się to nazywa pecynek, z boczkiem, z kiełbasą, z szynką. I co jeszcze mamy? Dortę przepiękną, jak widać, z frużeliną. Krepliki, rurki. No wszystko, co można sobie wymarzyć. Aj, nalewki oczywiście, jak zawsze. Na naszym stole są zawsze nalewki, bo to idzie w parze. Młodzież samodzielnie przygotowała potrawy wielkanocne, zbierali przepisy. Na pracowni technologicznej przygotowali, gotowali i piekli. No i to są efekty ich pracy. Piękny kosz wielkanocny, trudno go zrobić, a jednak cukiernicy się odważyli i coś takiego zrobili. Mini mazurki takie, żeby było troszkę na jeden ząb, ale coś słodkiego. Sztrucle makową, mini ciasteczka wielkanocne, babki wszelakie i cytrynowe i szpinakowe. Mazurek kajmakowy, duży, a jeszcze pierogi z mięsem, galaretka z nóżek. Mamy jeszcze zupę, która się nazywa święcenina, na żebrze wieprzowym wędzonym i z dodatkiem jajka i kiełbaski. Co w tym roku koło Marklowice Górne przygotowało? No, przygotowało pyszności z naszego rejonu, z Marklowic Górnych. Mamy pecynek po rezurekcji, mamy małe zawijaczki do koszyka, zaraz pokażę. Mamy koszyczek przygotowany, w tym koszyczku są różne rzeczy, to są tak zwane małe rzeczy z dużego stołu. Mamy tak, szyneczkę domową, jajuszka, mamy naturalny robiony, pokażę Państwu. To jest ajer koniak, robiony z naszych jajuszek. Taki jajuszek, które są od takich szczęśliwych kurek. My to wszystko mamy naturalne. Mamy dodatkowo w tym koszyku oczywiście chrzan nasz robiony. Tu jest mazurek marklowicki na naturalnym maśle domowym. Oczywiście szynki naszej produkcji, wędzone wczoraj. Przechodzimy dalej. Tam jest baranek upieczony przez naszą Erikę, jest tak dobry, jak pięknie wygląda. Tu jest tort owocowy z naszych domowych owoców. To były owoce, część było mrożone, część było niestety dokupione, bo jest takim, ale to jest wszystko domowe. Tam są babeczki przygotowane cytrynowe przez naszą Halinkę. Tutaj jest chleb na zakwasie. Dalej, tam są, pani widzi, jest babeczka, bo nie mogę wyjść, babka robiona, to jest tak śnieżna. Zwany deser, babka śnieżna do kawy dla odchudzających się. Eko. Dodatkowo są jeszcze tymbaliki zrobione przez naszą Erikę. Jest dane tam wszystko. Jest zrobione na naturalnej żelatynie, bez żadnych dodatków, ulepszaczy. Sałatka proszę zobaczyć. Tam są oczywiście rurki pieczone tradycyjnie, żadne ulepszacze, wszystko na naturalnym cieście. Oczywiście tam są jeszcze i rogaliki orkiszowe, przez Urszulkę naszą zrobione. Jest babka, piernik marchewkowy, oczywiście kołacz marklowicki. To jest kołacz na serze. Ser jest specjalnie mielony, to nie jest kupowany w wiaderku. Na maśle. Tam jest jeszcze, proszę zobaczyć, jajuszka i jeszcze jajuszka i zajączek. To jest wszystko robione na jogurcie naturalnym. Po prostu nic, tylko częstować się. Zapraszamy. Myślę, że chyba jak wygląda, tak smakuje. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.